W tym roku mamy czwartą edycję festiwalu. Każdego roku staramy się, żeby edycja była troszeczkę inna. Zmieniamy program, zmieniamy strukturę. No, atrakcji w tym roku było naprawdę bardzo sporo. Ryszard Czajkowski zawitał do nas dwukrotnie, pokazał swój film Sposób na Afrykę. Chcę pokazać, jak mieszkańcy tego zakątka świata realizują swój sposób na Afrykę. Często mi się wydaje, że wiele osób podróżuje, żeby powiedzieć, ach, ja byłem w 40 pozaeuropejskich krajach. O czym ja nigdy w życiu nie myślałem, bo ja nie muszę być, ja muszę poznać. I wtedy uznaję, że byłem, nawet jeżeli to był tydzień. Podpisują książki tutaj znani podróżnicy Jarosław Kret, Martyna Wojciechowska, profesor Zdzisław Jan Rync ze świetną książką Medycyna indiańska. No, dzieje się. Często mamy prośbę na bidonie, który kiedyś wygrał w konkursie. Mamy taką rzeczę. Stanąć na podróżniczym miejscu. Cudnie. Bardzo ślicznie dziękuję. Jeszcze raz stanę. Trzeba podmuchać, bo tak, to pióro. Będzie super. Ja jestem pióromanem niestety. Oprócz pokazów, oprócz spotkań z znanymi i mniej znanymi podróżnikami, pokazujemy dobre zdjęcia, dobre wystawy, między innymi grupy kajakarzy, którzy spłynęli wielkie rzeki Himalajów w Nepalu. Pokazujemy zdjęcia krajobrazowe, które mają inspirować, czy też otwierać oczy tym, którzy no, pewnych rzeczy jeszcze na świecie nie widzieli, a chcieliby zobaczyć, więc tutaj mogą coś takiego oglądać. Musimy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że świat ulega zniszczeniu i to w tempie przyspieszonym. Teraz tylko i wyłącznie w naszych rękach, ludzi cywilizowanych, leży odpowiedzialność za to, czy ten świat szybko zniszczymy, czy jeszcze damy mu kilka oddechów. No, w tym roku jest naprawdę cudownie. Wczoraj na maratonie filmowym była pełna sala, ta sala ma tutaj 600 osób, jeszcze ludzie siedzieli na schodach. Dziś jest podobnie, jest też prawie 600 osób. No wierzymy w to, że festiwal nie będzie się kurczył, tylko się będzie rozwijał. Wystawa ma taki bardzo ambitny i odważny tytuł. To jest Nowogródzki Design. Poświęcona wnętrzom nowogródzkim. Stan zachowania większości tych obiektów jest bardzo smutny. I rzeczywiście tutaj należy podjąć jakieś działania, żeby to, co zostało niezniszczone we wcześniejszych latach, jeszcze zachować i przywrócić do no, pierwotnego czy jakiegoś sensownego wyglądu. Na wystawie prezentowane są zdjęcia z lat 50., które pokazują najciekawsze miejsca i lokale użyteczności publicznej, jakie powstały w latach 50. w Nowej Hucie. Tej wystawie towarzyszy katalog, w którym zaprezentowane są zdjęcia Nowej Huty, a dodatkowo uzupełnieniem są współczesne aranżacje wnętrz Nowej Huty, które odbiegają zdecydowanie od charakteru tych miejsc przed 50 lat. Materiały na temat walki o Krzyż Nowochódzki zbierałam z książek, a także
notowałam opowieści dziadków, moich znajomych, rodziców. Poznałam historię wydarzeń, które miały miejsce koło mojego domu. I dlatego właśnie warto było zainwestować ten czas i siły w robienie takiego komiksu.